Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Zapraszamy pana Sławomira Dąbkowskiego, który jest twórcą pudru bursztynowego i nanosilanu. A ja już oddaję głos Sławomir Dąbkowski. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, no więc akurat mam dzisiaj tą przyjemność, że przedstawię państwu dwa produkty. Może zaczniemy od pudru bursztynowego, który produkujemy już od kilkunastu lat, natomiast oficjalnie na rynku jest zarejestrowany praktycznie 5 lat, bo przed chwilą miałem właśnie pytanie, ile to i jak długo to funkcjonuje na rynku. Jeśli chodzi o puder bursztynowy, produkujemy go z 15 wybranych najbardziej prozdrowotnych gatunków bursztynu. W sumie jeśli chodzi o dobór gatunków, to jest praca wielu instytutów naukowych przez ostatnie co najmniej 60-70 lat. Dzięki temu wybraliśmy to, co najważniejsze i to, co najlepsze. Natomiast jeśli chodzi o historię bursztynu, tak w trzech słowach państwu powiem, że bursztyn jako bursztyn wszyscy wiedzieliśmy, że mamy bursztyn, że bursztyn jest prozdrowotny. Natomiast nie wiadomo było dokładnie, jak go stosować, bo okazuje się, że na wszelkie, nazwijmy to, naszyjniki, pierścionki, etc. wykonywane z bursztynu szlifowanego. Niestety bursztyn szlifowany traci swoich właściwości ponad 80%. Bursztyn, aby mógł przekazywać nam swoje właściwości, musi być w formie naturalnej, czyli w formie wielościanu. I taki bursztyn możemy uzyskać tylko i wyłącznie metodą miażdżenia bursztynu. My konkretnie wykorzystujemy tylko kule z kamieni półszlachetnych w naszych moździerzach i miażdżymy w temperaturze poniżej minus 80 stopni. Wtedy dopiero uzyskujemy produkt najwyższej jakości. Jeśli chodzi o sam produkt, no wiedzę na temat zastosowania bursztynu praktycznie czerpaliśmy niestety głównie z ośrodków zagranicznych, bo dostępność tej wiedzy na rynku polskim była bardzo ograniczona. A mnie osobiście, powiem wprost, przekonało do zajęcia się bursztynem możliwość obejrzenia wyników klinicznych badań prowadzonych z bursztynem. Coś się tam stało chyba. I proszę państwa, no wracamy. I praktycznie miałem okazję widzieć wyniki, gdzie dla pań, i to przez badania przeszło ponad 30 tysięcy kobiet. I okazało się, że badania prowadzone 30 lat wykazały, że może przerwiemy na chwilę, bo coś się tam stało, widzę. A, wesele jedzie. No to jeżeli wesele jedzie, to się nic nie stało. I praktycznie wracając do naszego tematu, przez 30 lat przez badania przeszło ponad 30 tysięcy kobiet i to kobiet z grup zagrożonych nowotworem piersi, jak również kobiet ze wstępnymi stadiami grudkowymi raka piersi. Zastosowanie dwukrotnie w ciągu doby pudru bursztynowego do pielęgnacji piersi pozwoliło uzyskać efekt, że przez 30 lat żadna z kobiet nie zachorowała na nowotwora piersi. Dla mnie były to szokowe wyniki. Najbardziej się tematem głębiej zajęliśmy i w efekcie dzisiaj mamy produkt najwyższej jakości. Nieskromnie powiem, że jesteśmy jedynym w skali świata producentem tej jakości pudru bursztynowego i dzięki temu no, efekty jego stosowania są fantastyczne. Na co można go stosować? Praktycznie na całe ciało. Możemy stosować do różnego typu schorzeń, tak jak zapalenia skóry, jako tarcia, jakieś wysypki wysiękowe,
trądziki, nietrądziki, pajączki, zmiany skórne, nawet zmiany wiekowe, te tak zwane pigmentacyjne, przy stosowaniu pudru bursztynowego ustępują. Składniki pudru bursztynowego mają do siebie to, że uruchamiają pełną, właściwą pracę zastawek żylnych. W momencie, gdy zastawki żylne zaczynają odpowiednio pracować, uzyskujemy ten efekt, że jest dobre krążenie, szczególnie jest to widoczne u osób z tak zwanymi zimnymi stopami. W przypadku pudrowania stóp, nakładania skarpetki popudrowanej, wraca odpowiednie krążenie i nawet w okresie zimowym ludzie twierdzą, że mają wrażenie, jakby założyli sobie grzałki w butach. Po prostu nogi jest cieplutko. Natomiast gdzie jeszcze możemy stosować puder bursztynowy? No możemy go stosować również do pielęgnacji włosów, do dezynfekcji jamy ustnej. Bardzo dobrze się sprawdza do codziennej pielęgnacji tak zwanej intymnej dla pań zagrożonych różnego typu grzybicami, niegrzybicami. Puder bursztynowy pozwala uniknąć tych wszystkich problemów przy codziennym stosowaniu oczywiście zawsze tylko i wyłącznie na czystą, umytą skórę. Bez wcześniejszego smarowania jakimś kremem czy coś, bo to wtedy blokujemy po prostu możliwość przyswajania przez organizm pudru bursztynowego. Jeśli chodzi o stosowanie ponadto pudru bursztynowego, bardzo dobrze sprawdza się do codziennej higieny jamy ustnej, do dezynfekcji jamy ustnej, do czyszczenia zębów, a jego właściwości są o tyle niepowtarzalne, że przede wszystkim regeneruje dziąsła, a regenerując dziąsła likwiduje tak zwane kieszenie przyzębne. Jeżeli mamy zlikwidowane kieszenie przyzębne, bakterie, które normalnie w trakcie mycia zębów chowają się w tych kieszeniach i za godzinę mamy z powrotem ich pełne stężenie, w tym momencie już nie mają gdzie chować i są zabijane przez puder bursztynowy. Dotyczy to szczególnie takiej bakterii Borrelia pancraticum, która według ostatnich badań niemieckich jest głównym autorem choroby Alzheimera. Co jeszcze możemy, według badań japońskich, puder bursztynowy bardzo dobrze sprawdza się również do, nazwijmy to, walki i leczenia, walki z chorobami, leczenia nieżytów żołądka, wrzodów dwunastnicy, tyle że no, oni stosują to w formie kapsułkowej. Myśmy zrobili eksperyment w formie kapsułkowej, jak to się sprawdza. Okazało się, że faktycznie działanie jest pełne i efektywne, a przy okazji już stwierdziliśmy jeden element, że podnosi przemianę materii generalnie w organizmie, jak również doprowadza do oczyszczenia przewodu pokarmowego i co bardzo ważne, do oczyszczenia uchyłków jelitowych. Ja przyznam się, że zrobiłem na sobie też eksperyment, bo do klientki w moim gabinecie w Warszawie doniosły mi, że stosując tego typu wariant, przy okazji traciły trochę wagi. Zrobiłem doświadczenie 25 kwietnia, robiąc tylko i wyłącznie redukcję węglowodanów z diety codziennej, czyli mąki i słodyczy. No i efekt był taki, że do 25 lipca zrzuciłem z siebie 25 kg, z czego się bardzo cieszę. Proste, skuteczne, żadnych dodatkowych ograniczeń, normalnie pełne jedzenie warzyw, pełne jedzenie mięsa, ograniczenie tylko i wyłącznie węglowodanów. Jeśli ktoś ma pytania co do bursztynu, chętnie odpowiem, bo mówię, ja o tym mówię tak często i znam to wszystko. Także bardzo proszę, chętnie odpowiem Państwu na pytanie, jeżeli ktoś ma jakieś. Proszę Panią, bursztyn potrzebuje 8 różnych rozpuszczalników. Generalnie. W związku z tym nalewka bursztynowa może zawierać maksimum 7-8% właściwości bursztynu. Natomiast wszystko zależy też od tego, na jakich gatunkach została zrobiona. Jeżeli została zrobiona na tych najlepszych gatunkach, to będzie dobra. Jeżeli jest zrobiona na gorszych gatunkach bursztynu, to wówczas te jej właściwości mogą być dyskusyjne. To jest po pierwsze. Po drugie, nie powiedziałem Państwu, bursztyn posiada dwie sfery oddziaływania na organizm człowieka. Jedna sfera jest to sfera, nazwijmy to, energetyczna. I wówczas przy pocieraniu tym pudrem bursztynowym, tymi drobinkami o skórę, wydzielają się nam ujemne ładunki elektryczne. Jest to bardzo ważne, bo ujemne ładunki elektryczne to są ładunki naszego zdrowia, naszego wypoczynku. Ja często obserwuję u siebie w gabinecie taką reakcję. Przychodzą klientki z bólami migrenowymi głowy.
pudrujemy czoło, pudrujemy skronie, dajemy z 10 minut 15 odpocząć, jeszcze dalej boli głowa, robimy ponownie taki zabieg. Nie miałem przypadku, żeby po trzecim pudrowaniu kogoś dalej bolała głowa, nawet przy bólach migrenowych, które były wcześniej przez 2-3 tygodnie. Także pod tym względem ta strona energetyczna jest bardzo ważna, ale też ważną jest strona biochemiczna. Bursztyn zawiera w sobie kupę bardzo dobrych mikroelementów. Jest ich tam do 6% i to jest przede wszystkim krzem, jod, miedź, żelazo, cynk. To są wszystko pierwiastki, które znajdują się w formie naturalnej w tym bursztynie. Przy tej wielkości cząsteczki 0 do 0,5 mikrona praktycznie 80% wchodzi przez, nazwijmy to, otwory w ścianie komórkowej, bo ściana komórkowa przepuszcza cząsteczki do 0,37 mikrona. W związku z tym to wszystko wnika bezpośrednio do komórki i staje się naturalnym butulcem. Do tego bardzo ważną rolę w naszym organizmie odgrywa kwas bursztynowy, którego tutaj w bursztynie bałtyckim mamy do 8%. I ten kwas bursztynowy również wnika w organizm i również powoduje przyspieszenia, zgodnie z badaniami znowu japońsko-chińskimi. Kwas bursztynowy, jak również bursztyniany, odpowiadają za prawidłowy rozwój w ogóle mięśni gładkich naszego organizmu. I teraz nie my to obserwujemy bardzo często w przypadku bólów kręgosłupa u ludzi. Pudrowanie kręgosłupa bolącego kilkudniowe pozwala na praktycznie zapomnienie o bólach kręgosłupa. To samo z rwą kulszową. Ale to mówię, to są po prostu tylko i wyłącznie stosując puder na czystą, umytą skórę, wcierając go takim ruchem okrężnym, sprężynowym, żeby jak najwięcej wydzielało się tych ładunków ujemnych tego pocierania. Słucham? To znaczy, widzi pani, tu jest taka kwestia. W kosmetyce jest stosowany kwas bursztynowy, tylko problem polega na jednej prostej rzeczy. Naturalny kwas bursztynowy uzyskiwany z bursztynu jest bardzo drogi. Tak medycyna, jak i kosmetologia wykorzystuje naturalny kwas bursztynowy, ale on jest produkowany już z kukurydzy. I to są dwie różne rzeczy. Naturalny kwas bursztynowy, oryginalny bursztynowy, jest o niebo lepszy od tego naturalnego z kukurydzy. No to jest, ja to porównuję po prostu tak jak no, ptaszek i ptaszek, jest wróbel i skowronek, tylko śpiewają inaczej. Także taka prawda. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak? Proszę pana, jeśli chodzi o jamę ustną, do codziennej pielęgnacji możemy wykonywać normalne szczotkowanie używając pudru. Bierzemy na szczoteczkę puder, szczotkujemy sobie jamę ustną. W przypadku bólu dziąseł, bólu zębów tak zwanego, po prostu bierzemy puder na palec i pocieramy sobie to miejsce z jednej, z drugiej strony, od środka, od zewnątrz i praktycznie ból zęba z moich doświadczeń w ciągu pół godziny mija, nawet przy zapaleniu dziąsła. Nie, tu nie chodzi o kierunek, tu chodzi o zjawisko dużej ilości pocierania, bo ruchem ósemkowym, jeżeli, takim sprężynowym, jeżeli idziemy, wykonujemy bardzo dużo ruchu tego pocierania, a przy tym pocieraniu wydzielają się ujemne ładunki elektryczne. A takie pocieranie na to i z powrotem, no niestety to nie ten efekt. Natomiast kierunek nie ma tu znaczenia. Mamy jakieś pytania? Służę odpowiedzią, natomiast jeżeli ktoś będzie zainteresowany poznaniem jeszcze bardziej szczegółowo wszystkich prozdrowotnych właściwości, zapraszam po wykładzie, chętnie udostępnię tą książeczkę doktora Saka, w której jest dość szeroko opisywane możliwości pudru bursztynowego, włącznie z tym, że możemy się na puder bursztynowy wspaniale opalać, nie używając olejków, kremów i mamy wówczas pełną syntezę witaminy D, czego niestety przy kolejkach, kremach nie mamy w ogóle. To znaczy, ja przed chwilą odpowiadałem. To są nalewki bursztynowe
tak zwane, no i tutaj jest tak zwane, po pierwsze, na dwoje babcia wróżyła, na jakim bursztynie to jest zrobione, czy dobrych gatunkach, czy złych. Natomiast tego typu nalewka może z bursztynu wyciągnąć maksimum 6-8% jego naturalnych właściwości, bo bursztyn potrzebuje 8 różnych rozpuszczalników. Także to jest takie, taka lemoniatka. Taka lemoniatka, która coś tam zawiera, natomiast nie można mówić o tym, że to są wykorzystane naturalne właściwości bursztynu, bo bursztyn ma do siebie to, że on jest bardzo efektywny, bardzo dobry, ale sztuką było znalezienie sposobu, jak go stosować. I prawdę mówiąc, podpowiedź, jak go stosować, znaleźli archeolodzy niemieccy w papirusach egipskich. Bo pierwsi puder bursztynowy jako puder bursztynowy stosowali faraonowie i kapłani egipscy. I okazuje się, że mumie faraonów były konserwowane pudrem bursztynowym. Ale ta wiedza była ukryta i dopiero na początku XX wieku archeolodzy niemieccy dokopali się do tego, przetłumaczyli papirusy i w 1932 roku już powstało pierwsze takie pełne, profesjonalne laboratorium bursztynowe w Königsbergu, a w 1935 roku założono już pierwsze sanatorium pod opieką osobiście Geringa w Königsbergu i w tym sanatorium byli leczeni nawet tacy ludzie jak Hitler i najwyżsi dostojnicy niemieccy. Z dużym powodzeniem. W 1945 zostało to zbombardowane w wyniku nalotów falowych, no ale tam jakaś wiedza przetrwała i wiele instytutów zaczęło od nowa to wszystko kopać. Także okazuje się, że wiedza na ten temat była już dawno, dawno znana. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, bo nawet w koronie Tutenchamona, centralnym, najbardziej cennym kamieniem w środku korony, jest bursztyn bałtycki, otoczony brylantami i rubinami. To był dla nich najcenniejszy kamień na świecie. A co ciekawe, że my mamy go pod ręką i nie wiedzieliśmy do wczoraj, jak z niego korzystać. Czy są jakieś pytanka jeszcze? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do zupełnie innego produktu. Jest to produkt pod nazwą NanoSilan. Nad tym produktem przyznam się szczerze, że prace zajęły mi i poszukiwania składników ponad 40 lat. Produkt jest już dzisiaj praktycznie gotowy. Od 2,5 roku temu, 3 lata temu wyprodukowaliśmy pierwsze partie. Co to jest? To jest praktycznie w formie atomowej 4 podstawowe pierwiastki, mikroelementy, które są potrzebne dla roślin. To jest krzem, cynk, miedź i żelazo. Wielkość cząsteczki 0,005 mikrona, czyli przyswajalność przez rośliny pełna. Dawkowanie na hektar upraw jest minimalne, bo na przykład na jeden oprysz dajemy 100 gram, nie więcej. Przy całkowitej uprawie na przykład rzepaku kompletny wydatek na hektar to jest 300 gram. A za ubiegły rok, bo rzepaki już mamy zebrane, średni przyrost plonu wyniósł od tony nawet do 2 ton z hektara. Ale na czym polegała historia tego preparatu? Ten preparat był poszukiwany i produkowany nie po to, żeby podwyższyć na tyle plony, na ile żeby można było stworzyć żywność, która stanie się żywnością, nazwijmy to, leczącą. Bo my jako ludzie, jeśli chodzi o mikroelementy, posiadamy też chroniczny niedobór mikroelementów. Krzem, którego praktycznie brakuje roślinom, brakuje nam, to jest pierwiastek, który odpowiada za 76 podstawowych procesów życiowych organizmu. I tu było poszukiwanie, w jaki sposób znaleźć coś, co można dostarczyć dla roślin, żeby uzyskać produkt najwyższej jakości. Dzięki poszukiwaniom dość długim i na całym świecie, naprawdę na całym świecie, udało się skompletować z różnych zakątków świata elementy, które pozwoliły na stworzenie tego produktu. Jeśli chodzi o NanoSilan, to jego działanie, każdy z tych pierwiastków ma swoje znaczenie w roślinie, bo krzem, to już powiedziałem, 76 procesów życiowych organizmu, miedź, cała energetyka komórki, cynk, odporność rośliny, żelazo, wiadomo, chlorofil, funkcjonowanie, rozrost rośliny. Jeśli chodzi o nasze organizmy, też te pierwiastki są nieodzowne do normalnego funkcjonowania, a praktycznie mamy chroniczny ich niedobór.
Jeśli chodzi o stosowanie, mówię, głównym takim podstawowym elementem, do którego chcieliśmy to dopasować, to były po prostu produkcja warzyw, owoców. No i w tym roku już zastosowaliśmy na większych takich uprawach, na przykład na Czarnej Porzeczce, gdzie było zastosowane pełne dawkowanie 700 gram na hektar, bo tyle się wydaje. No plon wyszedł bardzo ładny, bo plon wyszedł prawie 12 ton z hektara Czarnej Porzeczki, co przy tegorocznej cenie no, dało facetowi zarobić przyzwoite pieniądze. Ale co jest ważniejsze, ta porzeczka jest porzeczką, która leczy. Ona staje się naturalnym suplementem roślinnym dla człowieka. Jeżeli będziemy stosowali tego typu opryski na warzywa, na nasze owoce, uzyskamy to, że nie będziemy musieli chodzić za często do lekarzy, bo nie będzie po co. Nie będziemy musieli kupować góry suplementów, bo nie będą nam potrzebne. Także to jest moim zdaniem skromnym rozwiązaniem optymalne. Ja specjalnie wziąłem ze sobą, zajechałem na plantację papryki, która w tej chwili zbiory ma. Wziąłem, żeby Państwu pokazać, jaka rośnie papryka przy stosowaniu nanosilanu. Zresztą za chwilę to pokażę. Moment. Zresztą na koniec Państwu pokażę. I praktycznie, jeśli chodzi o tą paprykę, no to możecie Państwo wyobrazić, facet produkuje, to jest duży producent, bo on ma 38 namiotów dużych, czyli tam łącznie będzie 4-5 hektarów pod folią. I pierwszą produkcję, jak tylko zaczął zbierać, poszła na szczegółowe badania. Okazało się, że parametry papryki spełniają wszystkie wymogi eko i na dzień dzisiejszy cała jego produkcja jest natychmiast pakowana za dobre pieniądze i ląduje głównie w sieci Lidla w Niemczech. Także można produkować dobrą, zdrową żywność i można produkować w odpowiednich ilościach. Ja nieskromnie powiem, uważam, że ten produkt w postaci nanosilanu to jest taki brylancik dla rolnictwa, bo przy niedużych nakładach można naprawdę znacząco podnieść po pierwsze plony, a po drugie, co może ważniejsze, podnieść jakość tych plonów. Bo jeżeli będziemy mieli zdrowszą żywność, to po prostu nawet kupa suplementów nie będzie nam już w ogóle potrzebna, bo po prostu organizm będzie miał to, co powinien mieć. A prawda jest taka, że mikroelementy w organizmie spełniają gigantyczną rolę. My mówimy o witaminach, mówimy o różnych rzeczach, natomiast prawda jest taka, bez mikroelementów nie ma normalnego funkcjonowania organizmu. I zaleczanie powierzchniowe pewnych części ciała nic nie rozwiązuje. Potrzebne są dobre mikroelementy. Jeśli chodzi o dawkowanie nanosilanu, w zależności od upraw, praktycznie waha się to przy uprawach tych owocowych typu porzeczka, tam borówka amerykańska, no to jest wydaje rzędu 600-700 gram na hektar. Przy zbożach jest to w ogóle w granicach 200-300 gram na hektar. Jeśli chodzi o kukurydzę, to jest 300 gram na hektar i mamy w tym roku kilka pól kukurydzy pod kontrolą swoją, więc tam, gdzie została zastosowana nanosilan, praktycznie kukurydza urosła na wysokość ponad 3 metrów, jest usiana kolbami, zobaczymy jaki będzie zbiór. No, z poprzedniego roku wzrost plonu wyniósł 85%. Także zachęcam Państwa do stosowania, bo po prostu po pierwsze rolnicy będą mieli przyzwoite zyski, a po drugie my jako konsumenci będziemy, po prostu nazywając po imieniu, mniej chorować. Będziemy zdrowsi, bardziej rzeźcy. Ja Państwu pokażę wielkość papryki, którą, mówię, wczoraj po drodze jechałem, tutaj to wziąłem. To jest papryka wczoraj zerwana, na którą poszło 8 oprysków nanosilanu. Taka rośnie papryka. Zresztą ja chętnie, nawet możecie Państwo, jak ktoś ma nóż, bo ja nie mam akurat pod ręką, proszę spróbować, ona nawet inaczej smakuje. Zresztą zaraz co zorganizujemy, to chętnie dam spróbować. Także to jest nanosilan. Jeżeli Państwo mają pytania co do nanosilanu, chętnie odpowiem. To znaczy, jeśli chodzi o opryski, opryski stosujemy... Kto ma ochotę? Proszę, to proszę pociąć i poczęstować. Proszę bardzo.
Proszę bardzo, proszę się częstować. Były nawet egzemplarze owoców, które ważyły ponad pół kilograma. Nanosinan póki co można kupić tylko bezpośrednio u nas, u producenta, bo trwają badania państwowe. Prowadzą badania zakład Jung Puławy, zakład nasiennictwa i warzywnictwa Skierniewice i zakład Prusy. Także oficjalnie myślę, że zarejestrujemy w okresie jesienno-zimowym już produkt w spisie Ministerstwa Rolnictwa. Natomiast proszę spróbować tą paprykę, ona ma inny smak, ona ma inną grubość. Ona ma inną grubość w ogóle. A to jest cała odpowiedź, zastosowane mikroelementy. Papryka dostała to, co powinna dostać. A w sumie prosta rzecz, bo dawka na hektar jest, no prawdę mówiąc, śmiesznie mała, bo jeżeli na hektar potrzebne jest 300-400 gram na cały rok, to jest stosowałem nic. Ten orkiz jest po nanosilanie i proszę sobie wyobrazić, że ten rok jest naprawdę trudny i ciężki. I ja w ogóle zauważyłem, że nie ma, bo jest zwyżka plonu od rok do roku, natomiast kłosy są jeszcze bardziej takie, jak gdyby dłuższe, ale ten rok naprawdę nie rozpieszczał rośliny. Ja, Sławku, dziękuję. Sławomir Zubkowski będzie dostępny na stoisku, jeszcze będzie zrobić degustację papryki, tak? Ja już podałem. Tak, super. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.